Witam. Termin terminal komputerowy zmienił aktualnie trochę znaczenie. No, kto teraz używa terminala, jeśli używa na przykład Linuxa, często ma tam styczność z terminalem. Osoby, które używają różnych urządzeń komunikujących się przez UART czy USB, też pewnie z terminalem mają styczność. Takie programy, wymienię tu Putiego, czy dosyć fajny, jak jeśli chodzi o Windowsa, przynazwę sobie podejrzeć TeraTerm, czy historycznie patrząc na przykład HyperTerminal, te, które wymieniłem, obsługują protokoły nowsze, czyli mamy tam kolor, sterowanie kursorem, inne takie operacje, czego nie można powiedzieć o pseudoterminalach, jakichś tam Brainach i innych tego typu rzeczy, termitach. Więc tak postrzegają ludzie terminal, czyli jakiś program, który pozwala przez port szeregowy komunikować się z innym urządzeniem. A jak to wyglądało historycznie? Otóż najstarsze terminale, tak jak nawet tu napisano, były zbudowane z układów serii TTL. To już, jak były zbudowane, to powiedzmy jest trochę mniej istotne, ale zasada jego działania jaka była. One przypominały komputer, ale nie były komputerem. Otóż każdy znak, który tu powiedzmy mamy klawiaturę, tu mamy monitor, a tu jakiś tam komputer, który w wypadku Apple'a 1, to wszystko stanowiło jedną całość, na jednej płycie było to zbudowane. To, co naciskamy na klawiaturze, jest wysyłane do komputera. Gdy nam on odpowiada, wyświetlany ten znak jest na ekranie. Tu są wysyłane po prostu kody ASCII. Wynikało to z tego, że zanim mieliśmy terminale na choćby TTL-ach, to były takie rozwiązania czysto mechaniczne. Nawet były to dalekopisy. No akurat dalekopis kończy się na PIS, więc wolę używać innej nazwy, czyli Telex. Tu mamy przykład takiego sprzętu do Odry. Jeszcze. I tutaj możemy zapytać o ilość wolnego miejsca. I teraz małe wyjaśnienie. W wypadku dalekopisu każdy znak, który naciskamy na klawiaturze, jest drukowany i jednocześnie wysyłane, czyli mamy tu jakby taki, o, może inaczej to zaznaczę, w ten sposób. W wypadku dalekopisu to, co naciskamy, ten znak, to jest drukowane na papierze i trafia do, na zewnątrz. Tam akurat nie ma rozdzielonego nadawania odbioru, jest to jedna i ta sama linia, jak na przykład w OneWire'ze. Gdy odpowiada nam komputer, to jest tylko drukowane na taśmie, no na papierze, na tej rolce. Gdy to był terminal, to co naciskamy, nie jest drukowane od razu, tylko trafia do tego komputera naszego,
no, chciałem powiedzieć nadrzędnego, ale tu po prostu trafia do komputera, a on odsyła informacje, co wyświetlić. Generalnie jak naciśniemy literkę A, to on odeśle tą literkę A, bo na przykład jesteśmy w trybie wydawania komend. Ale gdy przejdziemy do innego trybu, to ta literka A może wywołać jakąś konkretną akcję, wydrukowanie jakiegoś tekstu, czy uruchomienie jakiegoś tam programu, odczytanie czegoś na przykład z dysku i wyświetlenie zawartości. Czyli ta literka A nam się nie wyświetli. Terminale z czasem zawierały już mikroprocesory. Ja się spotkałem i z tego, co tak ogólnie się orientowałem, to najczęściej był to Z80, czyli przyszedł taki czas, kiedy tu mieliśmy zwykły procek. Ale reguła ta sama, czyli co naciskamy, wysyłamy po UART-cie i wraca. Tu już pomijam, czy to był interfejs RS-232C, bo z tego, co się orientuję, najczęściej on był, ale były też pętle prądowe, to zależało od odległości między terminalem a komputerem. No i tu ten układ, powiedzmy, graficzny, no trochę taka zła nazwa, bo generalnie on grafiki nie potrafił wyświetlić. To się w pewnym momencie zmieniło, że możliwe było wyświetlanie grafiki, ale pierwotnie tylko wyświetlanie tekstów, poruszanie kursorem, czyszczenie ekranu. Już na tych z procesorami, nie z TTL-ami, były też takie operacje jak zapamiętaj pozycję kursora, czyli na przykład mogliśmy przesunąć kursor, znaczy tak, zapamiętać pozycję kursora, powiedzmy, nie wiemy, gdzie on jest, zapamiętujemy, teraz przesuwamy sobie kursor w inne miejsce, tu wyświetlamy jakiś tekst, po czym odtwarzamy pozycję poprzednią, czyli wracamy do tego tu miejsca. Takie rozwiązanie użyłem w liczniku Moto godzin, w skanerze OneWire'a, skanerze symulatorze OneWire'a. Są zrzuty ekranowe, postaram się te linki tu umieścić gdzieś pod filmem, za filmem. Żebyście mogli zobaczyć na zrzutach ekranowych, jak to funkcjonuje. Akurat zarówno ten licznik, a to był licznik czasu pracy, nie ma to godzin, jak i ten skaner OneWire'a mam fizycznie u siebie, więc można pokazać, jak to działa. No, błąd, że nie podłączyłem go wcześniej, bo byście mogli zobaczyć, jak funkcjonują te komendy zatrzymujące, znaczy operacji na kursorach. Tam też są operacje związane z kolorami, więc te terminale z czasem oczywiście się rozwijały, oczywiście od momentu, kiedy użyto tu jakiegoś tam procesora. Wcześniej to były banalne rozwiązania, często po prostu używano Telexu, bo on już był, bo to było urządzenie, które istniało i trzeba było go budować, projektować, więc było to najprostsze rozwiązanie. I to chyba tyle o terminalach. Może coś więcej, może oczywiście jak będą komentarze, wsparcie,
kawy, to mogę fizycznie pokazać możliwości tych terminali, jak można tam operować kursorem, zmianami koloru, tła i tak dalej. Ale to już wszystko zależy od Was. Do usłyszenia.